Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu cyklicznego. Dzisiaj, tak jak zawsze, mam dla Was trzy wiadomości z kowalskiego świata i w tym jedno takie, ostrzeżenie. To może nie przedłużajmy i zacznijmy właśnie od tego ostrzeżenia. W sieci pojawił się sklep cd.store i on oferuje bardzo, ale to bardzo atrakcyjne ceny na buty CD, ale nic nie świadczy o tym, żeby to był w jakikolwiek sposób oficjalny sklep i jakikolwiek sposób rzetelny sklep, bo nie można tam znaleźć żadnego regulaminu ani nic takiego, więc uważajcie, bo to może być konkretny wałek. Zdążyłem już w międzyczasie napisać do firmy Velo w tej sprawie, i oni potwierdzają, że to nie jest żaden oficjalny sklep i nie mają z tym nic wspólnego i zgłoszą to na pewno do centrali. Ale teraz odbijamy już do trochę kolarstwa górskiego, trochę szosowego, a trochę przełajowego, bo będzie mowa o Matthew Van Der Poelu. Matthew powiedział przed sezonem, że skupia się na kolarstwie górskim. No i tak to skupianie się na kolarstwie górskim mu wychodzi, że właśnie wygrał wyścig na szosie, a konkretnie Ronde van Limburg. To oczywiście nie jest jakiś tego docelowy start, ale nic takiego, to tak jak wcześniej wspominał, są po prostu starty kontrolne przed kolejnymi startami w Pucharze Świata MTB. No i tak jak wspominał, Puchar Świata MTB jest dla niego w tym sezonie kluczowy. A jeśli mowa o Pucharze Świata MTB, to szybko nawiążemy sobie do Jolandy Neff, która jutro będzie gościem na fanpage'u Szwajcaria Tak Naturalnie. I o godzinie 20 ma się tam odbyć live na Facebooku, także wchodźcie sobie na ten fanpage Szwajcaria Tak Naturalnie, to jest oficjalny fanpage Szwajcarii, prowadzony po polsku, i tam będzie można zobaczyć live z Jolandą Neff i będzie można jej też zadać kilka pytań, więc jeżeli jesteście na to chętni, chcielibyście się czegoś dowiedzieć, to jutro o 20 będzie właśnie ten live. W dzisiejszym odcinku programu cyklicznego to już wszystko, dzięki za Waszą uwagę, widzimy się oczywiście w piątek, na dzisiaj to wszystko, do zobaczenia, cześć!